Katastrofa lotnicza w Gibraltarze, w której zginął generał Władysław Sikorski, pozostaje jedną z niewyjaśnionych do dziś zagadek II wojny światowej. Zwłoki Sikorskiego wyłowiono z wód Zatoki Katalońskiej Morza Alborańskiego tuż przed północą 4 lipca 1943 roku. Najpierw usłyszałem włączone silniki samolotu. Potem to trochę ucichło i samolot wzbił się w powietrze. Ten dźwięk zniknął zupełnie, aż do takiego odgłosu plusku. Wtedy komandor Krab krzyknął: płyniemy, to był wypadek lotniczy. Samolot B-24 Liberator AL-523, którym generał powracał z kilkutygodniowej inspekcji sił polskich na Bliskim Wschodzie, w 16 sekund po starcie z gibraltarskiego lotniska wodował około 300 metrów na wschód od końca pasa startowego. Samolot utrzymywał się przez jakiś czas na bardzo spokojnej powierzchni morza, by po około 6 minutach zatonąć w płytkich wodach przybrzeżnych. Władysław Sikorski w trakcie II wojny światowej został premierem rządu RP na uchodźstwie, naczelnym wodzem polskich sił zbrojnych i adwokatem sprawy polskiej na europejskiej i światowej scenie dyplomatycznej. Jednym z najważniejszych problemów, jakie stawia przed nami tragiczna chwila historyczna, jest odbudowa polskiej armii. Był zwolennikiem ponownego nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a ZSRR, które zostały zerwane po wspólnej z Niemcami inwazji Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku. Jednak w kwietniu 1943 roku Stalin ponownie zerwał stosunki dyplomatyczne z polskim rządem na uchodźstwie. Władysław Sikorski zginął w Gibraltarze 4 lipca 1943 roku podczas powrotu z inspekcji sił Armii Polskiej na wschodzie. Razem z nim w katastrofie samolotu Liberator 2 AL-523, który spadł do morza o godzinie 23.07, prawdopodobnie 16 sekund po wystartowaniu, zginęła jego córka i szef sztabu naczelnego wodza Tadeusz Klimecki oraz 7 innych osób. Ciała córki i 3 innych osób mających znajdować się na pokładzie nigdy nie odnaleziono. Do dziś żyją jeszcze naoczni świadkowie tragicznego wypadku, w którym zginął generał Władysław Sikorski. Są to Kenneth Brooks, brytyjski żołnierz pełniący służbę jako telegrafista na statku patrolowym, który dotarł jako pierwszy na miejsce upadku Liberatora, oraz Sidney Knowles, płetwonurek badający wrak samolotu pod wodą zaraz po tragedii. Dziennikarze TVP Historia jako pierwsi dotarli do nich z kamerą. Ich relacje mogą mieć duże znaczenie. Nieznane jest przecież do dziś dokładne miejsce, w którym maszyna się rozbiła, ani gdzie leżał jej wrak, który został zniesiony przez prądy morskie. Obaj brytyjscy marynarze byli świadkami wyciągania wraku. Mogą opisać całą procedurę i to, jak wyglądała maszyna i jakie miała uszkodzenia. Co potem zrobiono ze szczątkami i kto je badał. It was my birthday is 3rd. Mam urodziny 3 września, w tym samym dniu, w którym zaczęła się wojna Wielkiej Brytanii z Niemcami. To było w 1939 roku. Następnego dnia wstąpiłem do marynarki wojennej. Mój pierwszy statek, na którym pływałem, nazywał się Zulu. To był niszczyciel. Z pierwszą misją popłynęliśmy do Reykjaviku na Islandii. Kiedy pływaliśmy w tamtych okolicach, zauważyliśmy potężny statek niemiecki, Bismarck, który płynął w stronę Atlantyku.
into the Atlantic. Mój statek razem z trzema innymi niszczycielami ostrzelał Bismarcka, ale niewiele to dało, bo jak wiadomo, był o wiele większy od nas. Nasz statek był przy nim bardzo mały. W innej walce zostałem ranny. Miałem złamaną szczękę i zostałem wysłany do szpitala wojskowego w Szkocji. Kiedy tylko poczułem się trochę lepiej, pojechałem do Portsmouth. Yes, and then I joined another destroyer. Zaraz potem dostałem przydział na inny statek, także niszczyciel, który nosił nazwę Lookout. Dopiero po tym wszystkim trafiłem na Gibraltar. Gibraltar, niewielki skalisty półwysep na południowym wybrzeżu Półwyspu Iberyjskiego, u wyjścia Morza Śródziemnego do Oceanu Atlantyckiego. Najdalej na południe wysunięty kraniec Europy. Dzisiaj stanowi terytorium zamorskie Wielkiej Brytanii. Gibraltarska skała miała w przeszłości i ma nadal ogromne znaczenie strategiczne, bowiem strzeże cieśniny gibraltarskiej, będącej jedynym połączeniem Morza Śródziemnego z Atlantykiem. To znaczenie szczególnie wzrosło w latach II wojny światowej. Żadne jednostki flot niemieckich i Włoch nie mogły się tędy przedostać. Do końca 1943 roku było to jedyne, oprócz lotnisk na Malcie, lądowisko dla samolotów kursujących na trasie Anglia-Egipt. To właśnie tutaj, 4 lipca 1943 roku, doszło do tragicznej dla Polski i Polaków katastrofy lotniczej, w której zginął ówczesny premier polskiego rządu na uchodźstwie oraz naczelny wódz polskich sił zbrojnych na zachodzie, generał Władysław Sikorski. In the ship's office was a notice, and it said... W dowództwie portu dowiedziałem się, że poszukiwani są wolontariusze do niebezpiecznych misji. For dangerous work ashore. Bill Bailey i komandor Krab zrobili taki mały egzamin, w trakcie którego pytali mnie, między innymi, czy dobrze pływam. They said, can you swim? I said, yes, I'm a good swimmer. Odpowiedziałem, że tak, pływam dobrze. Podczas wojny w Gibraltarze nie wolno było używać aparatów fotograficznych. Namalowałem więc taki obraz z pamięci. Oczywiście zakaz używania aparatów był podyktowany względami bezpieczeństwa. Wróg mógłby zobaczyć błysk flesza na skalę. Kiedy komandor Krab poprosił mnie, abym coś takiego namalował, zgodziłem się od razu, chociaż nigdy wcześniej nie malowałem. Kiedy sprawdzaliśmy wody przy Gibraltarze, komandor Krab kazał się nam uważnie rozglądać i w razie znalezienia czegoś ciekawego natychmiast to zgłaszać. To jest mój nóż z czasów wojny. Kiedy widziałem podwodną minę, od razu odcinałem kabel. Mój stary, kochany nóż. Wiele zaczynam sobie przypominać. Wróćmy do tej soboty, kiedy to dostaliśmy informację, że coś niepokojącego dzieje się przy brzegu. Patrolowaliśmy cały dzień ten obszar z komandorem Krabem.
Commander Crabbe said, "Well, tomorrow morning we will go and look under." Tego dnia pływało bardzo dużo statków włoskich, gotowych do ataku. And easy for the Italians to attack. Operating torch. Yeah. So. Ta akcja nosiła kryptonim Torch. I właśnie dlatego znaleźliśmy się po wschodniej stronie skały, tam gdzie do wody spadł Liberator. Mimo tego, że mam ponad 90 lat, pamiętam wszystko z tego dnia. To była niedziela. Pewnego dnia zobaczyliśmy powietrze wydobywające się spod wody. To mogli być nurkowie obcego wojska ubezpieczający transport. To było po wschodniej stronie Gibraltaru, czyli na Morzu Śródziemnym. W chwili startu Liberatora z generałem Sikorskim na pokładzie, łódź Sydneya Knowlesa pływała na południu Gibraltaru. Kiedy usłyszeli odgłosy wodowania samolotu, natychmiast ruszyli na północ półwyspu, gdzie znajdował się pas startowy lotniska wojskowego, z którego startował Sikorski. Najpierw usłyszałem włączone silniki samolotu. Potem to trochę ucichło i samolot wzbił się w powietrze. Ten dźwięk zniknął zupełnie, aż do takiego odgłosu plusku. Wtedy komandor Crabbe krzyknął: "Płyniemy, to był wypadek lotniczy." Mieliśmy jednak sporo do przepłynięcia na sam północ Gibraltaru, ale płynęliśmy bardzo szybko. Załoga Sydneya Knowlesa szybko skierowała się na północ Półwyspu Gibraltarskiego, gdzie do morza spadł samolot z naczelnym wodzem na pokładzie. Przepłynęli około 2 kilometrów. Komandor Crabbe i ja natychmiast wskoczyliśmy do wody. Wszyscy zauważyli pilota, który unosił się na wodzie i wzywał pomocy. Wyjęliśmy go z wody. Generała Sikorskiego odnalazł komandor Crabbe pod wrakiem samolotu. W samym wraku samolotu było bardzo ciemno. Niewiele widziałem. Dodatkowo nurkowanie utrudniały zwoje jedwabiu, który był w luku bagażowym. Wszędzie było mnóstwo cygar, ponieważ pasażerowie wcześniej byli w Egipcie i mieli podarunki dla rodzin. Samolot w wodzie wywrócił się do góry kołami i obrócił wokół własnej osi. W ciągu 3 dni posprzątaliśmy wszystko, ciała i bagaże. Byliśmy wstrząśnięci tym wydarzeniem. Znaliśmy tych ludzi. Tylu ich zginęło tego dnia. Inside the plane was very dirty dark. Because im więcej lat mija od tej katastrofy, tym rodziły się różne hipotezy poddające w wątpliwość jej przebieg, ale wszystkie one miały taką podstawę polityczną. Czyli naczelny wódz wojsk polskich nie był osobą, która była wygodna zarówno dla koalicjantów, jak i oczywiście dla strony niemieckiej również,
W związku z czym rodzą się wątpliwości, czy katastrofa ta nie była spowodowana działaniem osób trzecich, celowym, czy była tylko spowodowana jakąś usterką techniczną. Ale chciałem podkreślić, że to jest ta podstawa. To nie, w momencie, w którym ten wypadek zbadano, to takich ostrych wątpliwości co do jego przyczyny nie było. Dopiero poprzez analizy historyków, osób, które zajmowały się całym kontekstem tych wydarzeń, zaczęto formułować różne inne hipotetyczne przebiegi czy przyczyny tej katastrofy. Realizując niniejszy materiał, autorzy skupili się głównie na relacjach obu żyjących świadków. Nie szukają podtekstów, nie próbują rozwikłać zagadki śmierci generała, wiążąc ją z jakimkolwiek kontekstem politycznym czy domniemaniem zamachu. Główne zadanie, jakie autorzy postawili przed sobą, to na podstawie współczesnej relacji naocznych świadków zrekonstruować minuta po minucie bieg wydarzeń 4 lipca 1943 roku. Katastrofa lotnicza w Gibraltarze, w której zginął generał Władysław Sikorski, pozostaje jedną z niewyjaśnionych do dziś zagadek II wojny światowej. Zwłoki Sikorskiego wyłowiono z wód Zatoki Katalońskiej Morza Alborańskiego tuż przed północą 4 lipca 1943 roku. General Sikorski and his... Ciało generała Władysława Sikorskiego i jego szefa sztabu, Tadeusza Klimeckiego, znaleziono pod przednią częścią wraku samolotu, mniej więcej w tym samym miejscu, gdzie na wodzie pływał pilot. Cały wrak był zanurzony pod wodę. Samolot B-24 Liberator AL-523, którym generał powracał z kilkutygodniowej inspekcji sił polskich na Bliskim Wschodzie, 16 sekund po starcie z gibraltarskiego lotniska, wodował około 300 metrów na wschód od końca pasa startowego. Samolot utrzymywał się przez jakiś czas na bardzo spokojnej powierzchni morza, by po około 6 minutach zatonąć w płytkich wodach przybrzeżnych. Do dziś żyją jeszcze naoczni świadkowie tragicznego wypadku, w którym zginął generał Władysław Sikorski. Są to Kenneth Brooks, brytyjski żołnierz pełniący służbę jako telegrafista na statku patrolowym, który dotarł jako pierwszy na miejsce upadku Liberatora, oraz Sidney Knowles, płetwonurek badający wrak samolotu pod wodą zaraz po tragedii. Dziennikarze TVP Historia jako pierwsi dotarli do nich z kamerą. Ich relacje mogą mieć duże znaczenie. Nieznane jest przecież do dziś dokładne miejsce, w którym maszyna się rozbiła, ani gdzie leżał jej wrak, który został zniesiony przez prądy morskie. Obaj brytyjscy marynarze byli świadkami wyciągania wraku. Mogą opisać całą procedurę i to, jak wyglądała maszyna i jakie miała uszkodzenia. Co potem zrobiono ze szczątkami i kto je badał? Wireless operator on the rescue launch and at 11 o'clock. Byłem radiotelegrafistą na łodzi ratunkowej. Około 11 wieczorem odebrałem telefon od kontrolera, że przy wschodnim końcu skały gibraltarskiej doszło do wypadku. Crash at the eastern end of the rock of the sea. Odpaliliśmy silniki na naszej łodzi i popłynęliśmy w tamtym kierunku.
W momencie odebrania sygnału alarmowego Kenneth Brooks i jego załoga stali w porcie po zachodniej stronie Półwyspu Gibraltarskiego. Aby dotrzeć na miejsce, w którym do morza spadł samolot generała Sikorskiego, załoga łodzi ratunkowej miała do pokonania ponad 3 km. Musieli opłynąć cały Półwysep Gibraltarski. Ponieważ mieli szybką łódź, więc na miejsce wypadku przybyli jako pierwsi, jeszcze przed ekipą płetwonurków. From the end of the runway, and the sea was a mass. Około 300 metrów od końca pasa startowego na wodzie pływało mnóstwo rzeczy i kilka ciał. Na samym początku akcji wyjęliśmy z wody 4 ciała. Jedna z ofiar katastrofy była żywa. Był to pilot. Powiedzieli mi, że nazywa się Edward Prchal. Ciało generała Władysława Sikorskiego i jego szefa sztabu, Tadeusza Klimeckiego, znaleziono pod przednią częścią wraku samolotu, mniej więcej w tym samym miejscu, gdzie na wodzie pływał pilot. Cały wrak był zanurzony pod wodę. W przedniej części była kabina pilota, więc stąd tam znalazł się Edward Prchal, który rozbił szybę w kabinie i wydostał się z wraku. Szybko popłynęliśmy z powrotem do portu, gdzie czekał ambulans. Zawieźliśmy żywego pilota samolotu i wzięliśmy także znalezione ciała ofiar katastrofy. Następnie szybko wróciliśmy na miejsce wypadku i wyławialiśmy kolejne znalezione ciała. Miejsce wypadku oświetlaliśmy reflektorami, które znajdowały się na wyposażeniu mojej łodzi. W tym miejscu było ciemno, więc musieliśmy jakoś sobie radzić. Musieliśmy się śpieszyć, ponieważ wrak samolotu zaczął się dość szybko przesuwać w stronę morza. Po kilku godzinach akcji ratunkowej zaczęło świtać. Około 5 rano wróciliśmy na to miejsce i znowu zabraliśmy się do tej samej pracy ratunkowej, którą rozpoczęliśmy wieczorem. Tak pracowaliśmy przez następne kilka dni. Wyławialiśmy ciała ofiar tej katastrofy 2, 3, 4 i 5 dnia. Nurkowie zaczęli szukać kolejnych ciał poza wrakiem samolotu, ponieważ jego wrak został poważnie uszkodzony i był przełamany w przedniej części. Dokładnie kazaliśmy przeszukiwać wokół wraku samolotu. Jedno z wyłowionych ciał było całkowicie nagie. Miał także zmiażdżone nogi. To był generał Tadeusz Klimecki, szef sztabu naczelnego wodza. Oczywiście wszyscy byliśmy bardzo zainteresowani tym, co się tam tak naprawdę stało. Ten pilot, który przeżył katastrofę, był w szpitalu. Wszyscy chcieli z nim rozmawiać o katastrofie. Szukaliśmy także ciała córki generała Sikorskiego, Zofii Leśniowskiej. Niestety nie udało się jej znaleźć. Nie udało się także odnaleźć ciała drugiego pilota, niejakiego Herringa. Wrak samolotu nie leżał w jednym miejscu, co utrudniało nam akcję. Ten ruch wraku spowodowany był bardzo mocnymi prądami morskimi, które zderzają się właśnie pomiędzy Gibraltarem a Marokiem. The
W ciągu kilkudniowej akcji ratunkowej wyciągnęliśmy ciało generała Sikorskiego i generała Klimeckiego. Ofiarą katastrofy był także brytyjski generał Whiteley. No i wyjęliśmy żywego pilota, Edwarda Perhala. Drugiego dnia akcji wyjęliśmy w sumie 4 ciała. W wodzie pływał Sydney Knowles, płetwonurek. Wyciągał ciała i kładł je na pokładzie mojej łodzi. Trzeciego dnia wyjęliśmy 3 ciała, a czwartego dnia 2 ciała. Wszystkie ciała były myte po wyjęciu na brzeg i tam okazało się, że są wśród nich polscy żołnierze. W sumie wydobyliśmy 14 ciał, w tym jednego żywego pilota tego samolotu. Komisja, która badała ten wypadek, bazowała tylko na zeznaniach świadków i na oględzinach tego samolotu. Dopiero 50 lat po katastrofie dokonano pierwszej próby rekonstrukcji tego lotu metodą symulacji cyfrowej. Takich możliwości w czasie badania oczywiście nie było. I pierwszym wnioskiem, który się nasuwał po analizie, po przeprowadzonej analizie numerycznej symulacji, był wniosek taki, że zeznania jedynej osoby ocalałej z tego wypadku, czyli dowódcy samolotu, pozostają w sprzeczności, można powiedzieć, z przebiegiem lotu uzyskanym na podstawie symulacji ruchu tego samolotu. Pan profesor Jerzy Maryniak wraz ze swoim zespołem w latach 90. tutaj na Politechnice Warszawskiej przeprowadził właśnie taką pierwszą symulację lotu tego samolotu po starcie z Gibraltaru. Na podstawie swoich doświadczeń zbudował model matematyczny tego samolotu i zasymulował start w oparciu o też bazując na zeznaniach świadków. Czyli jaki długi był rozbieg samolotu, jakie było załadowanie samolotu. Wykorzystał również oczywiście dokumentację eksploatacyjną tego samolotu. I z tych pierwszych symulacji otrzymał wynik, że żeby samolot mógł zderzyć się z wodą w tym miejscu, w którym został znaleziony, musiał się wznieść na wysokość 10 metrów. Takie też są wyniki pracy jednego z naszych absolwentów, który tak jakby uzupełnił pracę zespołu pana profesora Maryniaka. W tym roku obronił pracę magisterską, bardzo, bardzo skrupulatnie podszedł też do tego tematu, gdzie udowodnił, że ten samolot musiał się znaleźć po starcie najwyżej na 9, 10, być może 11 metrach. To jest błąd, tutaj możemy się oprzeć tylko, znaczy obłąd metody. I w tym momencie samolot mógł wodować w tym miejscu, w którym został znaleziony wrak i doznać takich uszkodzeń, jakie zostały stwierdzone. Dodatkowym elementem tej pracy, która była teraz przeprowadzona, było to, że samoloty Liberator były bardzo podatne na uszkodzenia w czasie wodowania. Był bardzo duży, stwierdzono w czasie wojny, bardzo duży odsetek ofiar śmiertelnych w trakcie wodowania. Jedynymi osobami, które przeżywały wodowanie, była załoga kokpitowa, czyli pilot, drugi pilot. Natomiast największe uszkodzenia następowały w miejscu komory bombowej, czyli pod kadłubem, w tym miejscu, w tym liberatorze był przedział pasażerski. Do wawelskich grobów
składamy prochy czujnego sługi narodu, które wyjęto z morza. Umiał kochać Polskę do końca. Mój ojciec Andrzej Zakrzewski, prawnik i historyk, w tamtym czasie związany z kancelarią pana prezydenta Lecha Wałęsy. Zawsze tą pierwszą chyba jego rolą to było to, że był historykiem. Druga, no to pewna też misja doprowadzenia do no, tych historycznych faktów, w tym przypadku do sprowadzenia do wolnej Polski zwłok generała Władysława Sikorskiego, premiera, naczelnego wodza. W lipcu 1993 roku wówczas pan prezydent podjął taką decyzję o podjęciu tych starań i wówczas rozpoczęły się rozmowy. Tata był takim łącznikiem i wysłannikiem pana prezydenta do prowadzenia tych właśnie rozmów. Rozmowy, właśnie ten dialog, który prowadził tata, myślę, że rola i pana prezydenta wówczas Kaczorowskiego i szeregu osób tej emigracji bardzo tutaj pomogła. Jeszcze w trakcie, jak były prowadzone rozmowy, ojciec bardzo mu na tym zależało, by zwłoki, szczątki generała były również w Warszawie, bo pierwotny plan był taki, że uroczystość odbywa się w Krakowie na Wawelu. Myślę, że tutaj zwyciężyła ta jego słabość historyka, któremu właśnie bardzo zależało na tym, żeby była również i po drodze Warszawa. Samolot wylądował późnym wieczorem 15 września 1993 roku. 16 w Katedrze Polowej w Warszawie odbyły się uroczystości i była wystawiona trumna. Natomiast 17 września 1993 roku rozpoczęły się uroczystości w Krakowie na Wawelu z udziałem księcia Filipa, bo jeszcze tutaj trzeba o tym powiedzieć, że zarówno przy wylocie, przy pożegnaniu na ziemi brytyjskiej towarzyszył książę Filip i również przyleciał do Krakowa na te ostatnie godziny tych uroczystości. Kenneth Brooks i Sidney Knowles widzieli miejsce katastrofy, szczątki liberatora, ciała ofiar i ich obrażenia. Być może żyją jeszcze inni świadkowie tamtych wydarzeń, o których jeszcze nie wiemy, ale jeśli żyją, trzeba koniecznie do nich dotrzeć. Choćby przez organizację brytyjskich weteranów z czasu II wojny światowej. Spotkanie z nimi jest absolutnie niezbędne. Będziemy zatem kontynuować ich poszukiwania.